Hinata Hyuga to postać w Naruto, której chyba nie da się nie lubić. Od nieśmiałej, słabej dziewczynki przeszła do silnej żony Hokage. Oto 10 ciekawostek o niej. Kishimoto wyznał, iż Hinata była jego ulubioną żeńską postacią w uniwersum Naruto. W sondażach popularności zajmowała często miejsce w pierwszej dziesiątce, a w amerykańskim sondażu z 2010 roku zajęła aż trzecie miejsce. W 2015 roku twórca Naruto ujawnił, że już w połowie mangi chciał połączyć Naruto i Hinatę. Ulubionym jedzeniem Hinaty są zensai i cynamonowe rolki. Nie lubi krabów i krewetek. Hinata ukończyła jedynie 33 oficjalnych misji. 10 rangi D, 14 rangi C, 8 rangi B, 1 rangi A i 0 rangi S. Pomimo braku pewności siebie, to właśnie te dwa słowa są jej ulubionym wyrażeniem. W rolę Hinaty na live spektakl Naruto wcieliła się Saki Takahashi. Podobna? W czwartym databooku imię Hinaty odnosiło się do czystej białej lilii. Ten sam kwiat został ułożony na grobie Nejiego. Masashi Kishimoto przyznał, że starał się budować stopniowo postać Hinaty tak, by była częścią głównej obsady w trakcie czwartej wojny Shinobi. Imię Hinata oznacza słoneczne miejsce. Ponadto jej imię i nazwisko w japońskim można zapisać dokładnie tymi samymi kanji. Mam nadzieję, że te ciekawostki spodobały Wam się. Zapraszam do proponowania, kogo przedstawić w następnych ciekawostkach. Trzymajcie się i do następnego.